Witam serdecznie w kolejnym wydaniu programu Mazowsze Powiat Płock. Dziś porozmawiamy o sprawach Płocki dotyczących płocczan i nie tylko, bo zwierząt, czyli tych najmniejszych mieszkańców naszego miasta. O tych tematach również porozmawiamy. Pani Marta Kasuska, Rada Miasta Płocka, kierownik schroniska płockiego, moim Państwa gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Pana redaktora i witam wszystkich oglądających. Nim przejdziemy do tych tematów, które są związane z czworonogami, to porozmawiamy o pracy radnej miasta Płocka. Praca w pandemii to już reguła, czy w dalszym ciągu sprawia problemy? Na pewno jest pewnego rodzaju ograniczeniem, natomiast myślę, że już po tych pierwszych miesiącach pandemii zaczęliśmy pracować w miarę normalnie. Jeżeli chodzi o sesje Rady Miasta czy komisje, to odbywają się hybrydowo i możemy uczestniczyć, jeżeli mamy taką wolę, na miejscu na sali sejmowej czy na auli. Natomiast jeżeli chodzi o te osoby, które mają jakieś obawy, mogą również uczestniczyć online. Jeżeli chodzi o działania radnych, na pewno jest kłopotem to, że nie bardzo mogą się na przykład gromadzić i spotykać rady osiedli, więc my też mamy troszeczkę bardziej ograniczony dostęp do mieszkańców osiedli, ale myślę, że jakoś radzimy sobie i próbujemy mimo wszystko pracować. Ta opcja, pojawiają się takie głosy, że ta opcja uczestnictwa w Radzie Miasta, czy to w Radzie Powiatu, czy generalnie w zgromadzeniu i spotkaniu rajców w formie online powinna zostać utrzymana, że powinna zostać taka możliwość, powinna zostać? Ja myślę, że to nie jest, mi przynajmniej osobiście nie nastręcza to problemu i sądzę, że osobom prowadzącym czy sesję, czy właśnie komisję również nie jest to jakieś bardzo kłopotliwe. Ja generalnie optuję za tym, żeby raczej starać się być w miarę możliwości na miejscu, na żywo, a to chyba po prostu, żeby być zdrowszym psychicznie. No tak, no i są te rozmowy kuluarowe, których również podejrzewam, że może brakować. Tak. No to przejdźmy teraz do zapowiedzianego tematu czworonożnych mieszkańców. Płocka. Zbliża nam się lato, to czas, w którym bezdomnych psów, kotów widzimy więcej. Problem bezdomności zwierząt w Płocku to duży problem? Jest cały czas bardzo duży. To taki paradoks, bo wydawać by się mogło, że wszelkie działania, które są prowadzone, które mają zapobiegać tej bezdomności, mają faktycznie to robić. I na pewno w pewnej mierze tak się dzieje. Natomiast jeszcze nadal dla mnie, przynajmniej z nieokreślonych powodów, ta liczba zwierząt bezdomnych nie maleje, a w ostatnich miesiącach wręcz wzrosła. Ja troszeczkę, no tak powiedzmy sobie, trochę spekuluję, że może to jest wpływ właśnie pandemii, bo początkowo, kiedy pandemia wybuchła, był bardzo duży boom na to, żeby przyjmować do swoich domów zwierzęta. Raz, że no jak na pewno pan redaktor pamięta, początkowo w ogóle pandemia powodowała, że nie można było wychodzić z domu, więc można było tylko praktycznie wychodzić na... Czyli to był taki bilet do wyjścia z domu. Bądź wolontariat. Natomiast też oczywiście praca zdalna też powodowała, że ludzie bardziej byli w domach, więc chcieli mieć towarzyszy i faktycznie tych adopcji, prób adopcji było więcej. Natomiast teraz obserwujemy z kolei przypływ zwierząt, które się gdzieś błąkają, które są porzucone. I to jest naprawdę duża liczba, bo w skali ostatnich miesięcy to jest dwukrotnie więcej niż w poprzednich latach. Psy wracają do schroniska? Są takie przypadki? Bardzo ostatnio rzadko. Odkąd, może tak powiem nieskromnie, odkąd jestem, piastuję to stanowisko, staramy się jeszcze bardziej większy nacisk kłaść na jakość adopcji. Troszeczkę bardziej zrobiliśmy taką trudniejszą tą procedurę przedadopcyjną. Troszeczkę większe mamy wymagania. Robimy bardziej taki skrupulatny wywiad, gdzie te nasze zwierzaki trafiają. Też to właśnie jest, dzięki temu zyskujemy właśnie to, że zwierzęta w mniejszym stopniu po tych adopcjach wracają. Oczywiście, no wiadomo, nie unikniemy sytuacji, czasami nie jesteśmy wszystkiego w stanie, wszystkiemu zapobiec i wszystkiego na pewno sprawdzić, ale te zwroty z adopcji są naprawdę już bardzo, bardzo rzadkie. Przeważnie to już są takie szczęśliwe adopcje i wiemy o tym, bo osoby adoptujące się z nami komunikują po adopcjach, mamy ten kontakt, więc wiemy, że wszystko jest ok.
I aby tak było jak tak. najczęściej. Czy ten problem jest widoczny, widzialny z wysokości ratuszowej auli? Ja myślę, że na pewno tak, z uwagi chociażby na finansowanie. Ponieważ my, mieszkańcy, wiele z nas osób pewnie nie zdaje sobie z tego sprawy, że to my finansujemy funkcjonowanie programu opieki nad zwierzętami i w tym właśnie też funkcjonowanie schroniska. Więc czym większa bezdomność, tym większe koszty dla miasta i tym samym dla nas, więc warto też to gdzieś mieć z tyłu głowy. I tutaj z tego miejsca mogę naprawdę bardzo mocno zaapelować. Program Nasz Opieki nad Zwierzętami Miasta Płocka jest bardzo dobrym programem. Mówię to naprawdę z pełną odpowiedzialnością. Chociażby program sterylizacji zwierząt właścicielskich. To już jest to ogniwo pierwsze, które warto, żeby było realizowane, bo dzięki temu programowi naprawdę możemy walczyć z bezdomnością. Drugi element to jest chipowanie, darmowe chipowanie zwierząt. Czyli mamy znakowanie i mamy kastrację. To są dwa najważniejsze tak naprawdę elementy, jeżeli chodzi o zapobieganie bezdomności. Warto z tego korzystać i o tym pamiętać. No, mamy program, który, jak sami Państwo słyszą, działa bardzo dobrze, ale jakie jeszcze działania można byłoby podjąć, żeby wszystkim nam i zwierzętom ułatwić życie? To znaczy tak, moim zdaniem i myślę, że nie tylko moim, bo i wielu osób, które tym tematem, tą tematyką się interesują i zajmują, to przede wszystkim trzeba zawalczyć właśnie z bezdomnością, tą nadal mimo wszystko rosnącą. I to budowanie samoświadomości, świadomości mieszkańców, że nie rozmnażajmy niepotrzebnie, sterylizujmy nasze i pieski, i kotki, żeby niepotrzebnie po prostu nie rodziły tych kolejnych miotów, bo przeważnie one zasilają potem właśnie klatki schronisk. Bo ja zawsze powtarzam, bezdomność i zwierzęta w schroniskach nie biorą się z nieba, one się biorą z domów, zwyczajnie z domów, czyli gdzieś urodzi młode szczenięta, właścicielom wydaje się, że trafiły do dobrych domów, a one trafiają do różnych domów i no mówię, te schroniskowe kiedyś były domne. To trzeba chyba zmienić mentalność ludzi, bo mi się wydaje, trzeba że edukować. Wielu z nas, jak pomyśli o sterylizacji swojego pupila, no to nie jest to łatwa wizja. Tak naprawdę wiąże się z zabiegiem chirurgicznym, który oczywiście jest obarczony ryzykiem, jak każdy zabieg. Natomiast te ryzyko jest naprawdę znikome. Natomiast korzyści, jakie z tego płyną, są olbrzymie. Raz, że właśnie zapobiegamy niechcianym ciążom i tych zwierzaków rodzi się mniej, ale no też nie oszukujmy się, to nie jest tak, że zaraz jak zaczniemy wszystkie sterylizować, to zaraz tych zwierzaków nie będą, no będą zawsze. A po drugie, przeważnie nowotwory ostatnio mają właśnie charakter związany z układem rozrodczym, tak? Są hormonozależne, więc jeżeli tak jest, to czasami możemy uratować swojemu zwierzakowi paradoksalnie życie tą kastracją. Więc było takie badanie robione podczas realizacji programu kastracji Fundacji Karuna. Okazało się, że 30% zwierzaków, które trafiły na kastrację, takie zaplanowane, było właśnie już z nowotworami, więc uratowano im życie, więc na to też trzeba tak spojrzeć. I warto to jest też prewencja. Tak. Czy ten poziom świadomości płocczan z roku na rok się zwiększa? No bo ja zauważam, że powstają kolejne chociażby wybiegi dla psów. Czy to oznacza, że płocczanie dostrzegają najbardziej bezbronnych mieszkańców? Ja myślę, że bardzo, bo co też no prawie sprawdzone, ale praktycznie co drugi mieszkaniec Płocka, co drugi Polak ma jakiegoś zwierzaka, więc widzimy na ulicach, jak dużo osób spaceruje z psami. Widzimy też chociażby po znajomych, jak mają dużą ilość kotów. Więc i zarówno właśnie ta świadomość, jak wychowywać, jak zabezpieczać te potrzeby podstawowe zwierzaków, rośnie cały czas. Ludzie się edukują i to mnie bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o wybiegi, powiem tak, ja osobiście wolę korzystać gdzieś z natury takiej nieograniczonej, ale zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy jest na tyle mobilny, czy ma takie możliwości, żeby na przykład pojechać ze swoim
swoim psem do lasu, więc też te parki psie są taką alternatywą i miejscem, gdzie można z tym pieskiem spędzić czas i może sobie swobodnie pobiegać bez smyczy. Oczywiście tutaj trzeba uważać, żeby no, zadbać o bezpieczeństwo swoich czworonogów. No wiadomo. Ruch tak miejski. Tak. Nie, chodzi o, bardziej chodzi o relacje. Tak jak międzyludzkie, tak samo między psie. Tak jest. Tak. Jeden z takich parków powstaje chociażby na osiedlu Międzytorze. No, ma, no taki jest plan. Już właściwie od wielu lat na ten temat były prowadzone rozmowy. To będzie nie tylko oczywiście park dla psów, ale też dla mieszkańców, bo jest to dość spora powierzchnia, więc jednym z elementów będzie właśnie również taki park, mini park dla psów. Działanie ekopatrolu to też taki powód do prywatnej satysfakcji? Olbrzymi. Głos mieszkańców właściwie został usłyszany i dzięki budżetowi obywatelskiemu zrealizowany. Wprawdzie troszeczkę długo czekaliśmy na ten ekopatrol, ale to nie wynikało z jakiejś niechęci realizacji tego projektu, tylko no, banalna sprawa. Po prostu nie można było zakupić samochodu specjalnego. Były ogłaszane bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, 3 przetargi aż na to auto. Ale udało się w końcu. Jedna z firm się zgłosiła i przetarg został rozstrzygnięty pozytywnie. Zatem samochód z wyposażeniem został zakupiony. No i jak już wiedzieliśmy, że to auto będzie i będzie wyposażone, no to wówczas zaczęły się też prace nad szkoleniem strażników miejskich, którzy zostali oczywiście jak najbardziej przeszkoleni do tego, żeby w tym ekopatrolu realizować zadania jego. No i on działa sobie już w tej chwili. Także oczywiście i prywatna satysfakcja, ale też no, radość, że jest coś kolejnego jeszcze dla zwierząt. No i te ostatnie interwencje pokazują, jak patrol jest potrzebny. Jak to się w ogóle stało, że taka inicjatywa utworzenia ekopatrolu powstała? Jak to się stało, że on stał się faktem? Jak to często bywa, po prostu od pomysłu do realizacji. Gdzieś tam zastuka pomysł do głowy po kilku rozmowach z kilkoma osobami. Czy jest to pomysł warty realizacji? Uznaliśmy, że tak. I taką grupą inicjatywną napisaliśmy, złożyliśmy projekt. Projekt cieszył się dużą popularnością. Mieszkańcy bardzo pozytywnie na niego reagowali, o czym świadczy chociażby właśnie to, że wygrał i został zrealizowany. Także od pomysłu do realizacji po prostu, a wszystko zawsze po to, żeby pomagać zwierzakom. Tak jak ja mówię, zawsze to jest takie moje własne autorskie hasło, dobro zwierząt, wspólna sprawa, więc ja lubię przy takich inicjatywach jednoczyć ludzi i działać wspólnie, więc nie tylko to jest mój sukces, ale wielu osób. Podejrzewam, że tych pomysłów nie brakuje. Za chwilę mamy kolejną edycję budżetu obywatelskiego. Jakiś projekt w jego ramach zostanie zgłoszony? Oczywiście. Tym razem też jeden z takich, który był konsultowany wcześniej. Oczywiście cały czas jesteśmy w kręgu osób zainteresowanych tematyką prozwierzęcą. Ale zauważyliśmy, że jest dość duży problem, jeżeli chodzi o pochówek naszych czworonogów. No, mieszkamy w mieście, większość osób mieszka w blokach. W ogóle, jeżeli chodzi o grzebanie zwierząt, jest to zabronione. Nie można sobie tak po prostu w ogródku koło domu, czy w lesie, czy na łące pogrzebać swojego czworonoga. Wiele osób ma też kłopot taki no, emocjonalny, żeby na przykład zostawić zwierzaka w lecznicy po eutanazji, gdzie on jest, można mówić, ja powiem wprost, jest utylizowany tak, jak odpad medyczny. Więc no nie każdy jakby chce i dlatego stąd pojawił się pomysł stworzenia cmentarza, grzebowiska dla zwierząt. On już gdzieś tam kiełkował wcześniej, ale właśnie myślę, że wiele osób będzie zainteresowanych takim miejscem, żeby móc zwierzaka pochować, wiedzieć gdzie jest i no, mieć taką spokojną głowę. Na jakim etapie jest teraz ten projekt? On został złożony? Jak wszystkie, myślę, projekty w tej chwili na razie oczekują na ocenę formalną i merytoryczną. Ja nie wiem, przyznam szczerze, jaka ta ocena będzie, bo zdaję sobie z tego sprawę, że nie jest to też łatwy projekt, mimo że nie jest zbyt kosztowny, ale jednak warunki hydrologiczne, geologiczne, to wszystko musi być spełnione, żeby w ogóle taki projekt mógł być zrealizowany, więc czekamy na ocenę.
W zależności od tego, jaka ta ocena będzie, zobaczymy. Jeżeli będzie możliwe, to będzie skierowane do głosowania, a wtedy będę oczywiście lobbowała za tym, żeby głosować na ten projekt. A my wówczas będziemy do tego tematu na naszej antenie wracać. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. I ja również bardzo dziękuję, było mi jak zwykle bardzo miło. A jeszcze jedną rzecz muszę koniecznie. Pozdrowienia. Pozdrowienia. Obiecałam mojej ekipie ze schroniska, pracownikom wszystkim, lekarzom, pielęgniarzom, ale też wolontariuszom, których w tej chwili jest około już 50 osób, że ich pozdrowię z anteny, także bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich. My się oczywiście tych pozdrowień dołączamy i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień.